Budżet obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Pozwala przekuć pomysły na działanie. Pomysł, a w zasadzie projekt, może zgłosić każdy. To też okazja do poznania sąsiadów i wspólnego działania na rzecz podniesienia komfortu życia w mieście. W Łomży po raz 11 mieszkańcy mogą zdecydować o tym, jak chcieliby zmienić przestrzeń miejską. Do 29 maja można zgłaszać propozycje zadań w 5 kategoriach: ogólnomiejskiej, strefowej, osiedlowej, młodzieżowego budżetu obywatelskiego oraz zielonego budżetu obywatelskiego. Mam nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich też mieszkańcy Łomży wykażą się dużą kreatywnością i szereg ciekawych inicjatyw, zarówno tych inwestycyjnych, jak i projektów miękkich zostanie zgłoszonych do Urzędu Miejskiego w Łomży, a później te najlepsze bądź też najbardziej popularne zostaną wybrane i przez Urząd Miejski zostaną zrealizowane. Budżet w tym roku ma nową oddzielną kategorię. To Zielony Budżet Obywatelski. Zwiększona jest też kwota na zadanie społeczne w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim i wynosi 100 000 złotych. Propozycje do niego podlegają także rekomendacji Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomży. Nowością jest też, że w Radzie Budżetu Obywatelskiego z 6 do 3 zmniejszyła się liczba urzędników i zasiedli w niej przedstawiciele rad społecznych. Aby zadanie mogło być realizowane, wprowadzono też minimalne progi poparcia zadania w głosowaniu. I tak wymaganych jest minimum 500 głosów poparcia zadania ogólnomiejskiego, 200 dla strefowego, 50 osiedlowego, 100 młodzieżowego oraz 50 dla zielonego budżetu obywatelskiego. Kolejna edycja to też jest pewien bagaż doświadczeń, który staramy się przepracowywać i właśnie na podstawie tychże doświadczeń chcemy tak udostępniać i budżet obywatelski, tak modyfikować regulamin budżetu obywatelskiego, aby to wydarzenie, te konsultacje społeczne były możliwie najbardziej przyjazne i możliwie najbardziej skuteczne. Od początku funkcjonowania budżetu partycypacyjnego w Łomży na realizację 142 pomysłów mieszkańców przeznaczono prawie 17 milionów złotych. W tegorocznej edycji na ten cel przewidziano 2,5 miliona złotych. Przykładem skutecznych działań może być współpraca radnych miejskich z dwóch różnych ugrupowań politycznych. 2 lata temu radna Marianna Juskowiak z klubu PiS oraz Piotr Serdyński z Platformy Obywatelskiej połączyli siły, by zaniedbana wówczas działka stała się miejscem zabaw i spotkań mieszkańców osiedla Bawełna w Łomży. W ramach budżetu obywatelskiego w Łomży wydarzyło się wiele cennych inicjatyw, wiele cennych inwestycji i przedsięwzięć. Akurat znajdujemy się w miejscu, gdzie powstało centrum sportowo-rekreacyjne przy ulicy Browarnej na osiedlu Maria w Łomży. To miejsce niewątpliwie ożywiło to osiedle, zintegrowało społeczność, ponieważ młodzież przychodzi tutaj, aby poćwiczyć na boisku, pograć w piłkę, poćwiczyć na strefie do street workoutu. Rodzice, dziadkowie przychodzą ze swoimi pociechami, aby ci korzystali z placu zabaw, przy okazji spotykają się z sąsiadami, ze znajomymi, więc to miejsce integruje lokalną społeczność. Myślę, że to jest taka bardzo dobra wizytówka do tego, żeby przekazywać ludziom, że warto korzystać z budżetu obywatelskiego po to, aby zmieniać swoje osiedla na lepsze. O aktywność, a nie jedynie krytykę już realizowanych zadań apelowała Irena Zwornicka, przewodnicząca Rady Osiedla nr 9 w Łomży. Mi brakuje takiego uaktywniania się, szczególnie młodych osób, tak jakby nie wierzyli, że cokolwiek od nich zależy, a jednak zależy. I nawet w ramach budżetu obywatelskiego jedni powiedzą, że to niepotrzebne, inni powiedzą, że to za mało pieniędzy. No w moim przypadku, w przypadku mojego osiedla, za mało terenu, bo przypominam, że zadania winny być lokowane w przestrzeni takiej miejskiej, więc tego terenu u nas potrzebowaliśmy i nie było, ale proszę sobie wyobrazić, w tym moim osiedlu nie było stricte placu zabaw. No i udało się, i mamy, i zapraszamy. To jest w takim patio okolonym budynkami ulicy Cegielnianej. Mamy też ścieżki, żeby łatwiej mamom i dzieciaczkom na rowerach można było dojechać do tego placyku zabaw, więc zachęcamy, zapraszamy. A w tym roku akurat będziemy się też bawić, bo pomyślałam sobie, że potrzebujemy się spotkać, bo mam tego niedosyt. Więc w ramach tak zwanego budżetu miękkiego organizujemy osiedlowy piknik rodzinny, odbędzie się właśnie pomiędzy ulicą Fabryczną i tą Cegielnianą, ponieważ na sam plac wypełniliśmy i tam się już nie zmieścimy, dlatego spotkamy się właśnie na takim terenie poprzedzającym zabudowę ulicy Cegielnianej, I to będzie sobota 27. Zapraszam już od godziny 14. Mam nadzieję, że przyjdą nie tylko moi mieszkańcy, a na nich bardzo liczę, po to, żebyśmy się mogli poznać i żebyśmy mogli choćby przedyskutować, co jeszcze można by napisać, żeby to było, wniosek jaki napisać, żeby to było sensowne, żeby to służyło mieszkańcom. No i przede wszystkim, no my starzy już nie powinniśmy chyba główkować, bo my to sobie narobimy ławeczek, żeby na nich siedzieć. Natomiast potrzebujemy właśnie realizowania takich zadań, które służyłyby nie tylko starszym, ale przede wszystkim dzieciom, młodzieży i ludziom w sile wieku. Budżet obywatelski to doskonały instrument do działania na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Przykładem może być integracyjna impreza w sercu łomżyńskiej Starówki, czyli kulturalna farna, na którą organizatorzy zapraszają również w tym roku. Każdy mieszkaniec Łomży może zgłosić dowolną liczbę pomysłów. Formularz zgłoszeniowy zadania będzie można pobrać ze strony łomża.pl. Wydrukowane formularze zostaną dodatkowo wyłożone na parterze Urzędu Miejskiego w Łomży. Zgłaszanie zadań do realizacji w budżecie obywatelskim 2024, które właśnie się rozpoczęło, potrwa do 29 maja tego roku.